Mam historię bardzo prostą, jak odkryłem pizzę polską. Zrobię skok w tył zegara, bo to było o tu, zaraz. Kierowany chłodem, napędzany pizzą głodem. Chwytam, znikam w domu, pytam, what the fun? Jest kasówska, polskie smaki, tu z kolei klasyk taki. Co ja robię? Robię obie. Ta chłodzona na zakwasie, ta mrożona na wypasie. Wbija każdy zęby w swoje, no i dobre są nastroje. Taka to historia prosta, pizza klasyk, pizza polska. Przechodzimy bezpośrednio do draftu i widzimy, że drużyna Lodi chce troszkę ostudzić zapały przeciwników, banujące Rambla oraz Branda. Jak coś dodam? Pierwszy raz po raz kolejny widzę ten draft. Będę nim zaskoczony prawdopodobnie, bo zmienialiśmy troszeczkę perspektywę tego, co dokładnie chcemy wziąć. Spodziewałem się jedynie banów. Bardzo popularny, jeśli chodzi o banowanie Milio w drużynie Lodis. Kalista, silny pik Xelara, którym pokazywał już nieraz, że potrafi zdominować dolną alejkę. No i Karma, ta parszywa Karma, którą trzeba wykluczyć, jeśli nie chcesz nią grać, dlatego na trzecim piku zbanowana. Można też czasem iść po coin flipping, nie banować Karmy, licząc za to, że przeciwnik ją zbanuje na trzecim banie, bo musi to zrobić, ale jeśli nie chcesz jej kontestować, to musisz to zrobić. I po wykluczeniach widzimy od razu first pick Lili, czyli to taki Brand 2-0 właściwie. No, ciekawe określenie. W obecnym patchu, że tak, Brand tak. Dużo dobrego słyszałem od graczy, jeśli chodzi o magicznych dżunglerów przede wszystkim, więc bardzo odważny first pick, od razu zabezpieczenie faktycznie silnego elementu. To spoko, jeszcze do przypomnienia, dalej jesteśmy na patchu 14.2, nie jesteśmy na live'ie, 14.3 na podstawowych serwerach, tak jak wy to gracie, my zostaliśmy jeszcze trochę w plecy. Co to znaczy wy to gracie? Kto gra? Ty grasz w LoL? Widzowie, no zdarza się też. A widziałem cię ostatnio w Aramie. No, niepoważne podejście. Ja nie gram solo kolei, tylko wiem, nawet gram ostatnio. Graliśmy chyba Rama jakiegoś ostatnio. Tak, zdarzyło się z Everem, ale skierowałem strasznie wtedy, no. Niko, dla Ketraba, jeśli nie zdecyduje się Krablord później na podjęcie tego Herosa na dolną alejkę, champion, który ostatnio banowany dla Ketraba i gdzie znajduje dość fajne ultimaty w 5 osób, 4 osoby w ostatnich tygodniach. Zdecydowany komfort i chyba możesz się ze mną zgodzić, tak. Bo widzimy to bardzo często na oficjalach. Niko, Galio, to typowe piki Ketraba. Być może planowane było coś innego, być może jeszcze coś tam trenuje, ale tutaj jeśli zostawiony przez oponentów ten Heros, też Spirit Blossom bardzo dużo potrafi dać w teamfightach, narzędzi do Lili, tutaj jeszcze do Xantę dopikowanego na górną alejkę dla Tomema, więc widać, że już top dżungla i prawdopodobnie mid spikowane po stronie Ensign. No, zdecydowanie. Przynajmniej wszystko by na to póki co wskazywało. Dodatkowo Kasantę do Lili oraz Niko. Wspaniały tank, fenomenalna ściana, przez którą naprawdę trudno się przebijać, a też niepozbawiony sporej dawki obrażeń, więc naprawdę dobrze uzupełniający tę wchodzącą na całość kompozycję. I zerkam tutaj na kompozycję Lodis. Możemy być pewni, że to będzie Azir na środkową aleję. Raczej tutaj nie ma innego wyjścia. A natomiast wiecie, Senna, pytanie czy w rękach Xelara czy Szawiego. Raczej bym tutaj zerkał w stronę Xelara. Widzę Maokaja. Czy go wysyłamy koniecznie do lasu? Czy przenosimy go na dolną alejkę, kombując go tak naprawdę z Senną, dzieląc się troszkę tymi zasobami, nieco lepiej starając się kontrolować samą dolną aleję? Niby masz możliwość fleksowania Maokaja do dolnej alejki, ale to duo Azir-Maokaj jest zbyt popularne, zbyt kluczowe, zbyt mocne też w obecnym patchu i ogólnie ostatnio w mecie, żeby przenosić jeszcze Maokaja na dolną alejkę, no może się pojawić jakiś fasting. Ale Ban Weiss sugeruje, że faktycznie ten Maokaj mógłby być umieszczony na dolnej alejce. W końcu przypominam, to drużyna, z którą pracujesz, chciałby się powiedzieć, że na co dzień. Tak, lepiej być pewnym tego, że to jednak nie będzie Vi, ponieważ Vi obecnie też jest championem, który bardzo dokucza, jeśli chodzi o łapanie strzelca. Tutaj strzelc jeszcze niedobrany przez Ardaflera. Też bany w Varusa, Ezreala, znaczy, że ta pula strzelców zostanie trochę wyeliminowana, ale dalej są jakieś możliwości, więc możliwe, że Insane po prostu myśli o jakimś strzelcu, który jest mniej mobilny, stąd to bezpieczne wykluczenie Vi. I tutaj podświetlany Graves, więc być może faktycznie Senna ma okej na dolnej alejce, no to też jest pod fasting Senna takie duo, które można zagrać. Mhm. Wspominałeś o dosyć mocno gnębiącej strzelców Vi, ale do tego dodałbym też Jarvana, szczególnie w kompozycję Insane, która dotychczas nie dysponowała jakąkolwiek mobilnością, to może za moment się oczywiście zmienić, w postaci możliwości przeskoczenia ściany Jarvana, no ten kataklizm byłby naprawdę niesamowicie użyteczny. Tak, ale o nieobecnych rozmawiać nie będziemy. Obecny za to jest zrujnowany król Viego pod ewentualne resetki. No jest tutaj możliwość faktycznego wklejenia się. Wjeżdża Maokaj, Azir wraz z Senną wyrzucają wszystkie obrażenia i potencjalna pierwsza eliminacja nie powinna być wielkim problemem. A jeśli przeciwny AD Carry jest
bądź co bądź dość niemobilny, tak jak Aphelios widzimy w tym momencie, tak wzięty na pierwszy ogień może naprawdę mieć krótkie życie w walce drużynowej. Tylko niesamowicie trudno będzie się do niego dostać. Zawsze Cassante u jego boku powinien się znajdywać, do tego niekoniecznie chcesz wchodzić w kompozycję Insane, tutaj widzimy Niko, tutaj widzimy Lilię, to są postacie, które naprawdę na tym żerują. A przecież sam Aphelios uwielbia wraz z czakramami rozpędzić się w teamfajcie i po prostu posiekać wrogów. Nie chciałem teraz powiedzieć za dużo, tak patrząc na ten ostatni pik na supporcie, bo zacząłem się zastanawiać, co pikniemy, na co Klabr się tutaj zdecyduje. Ostatecznie jest to Nautilus i mówiliście, tak, Aphelios jednak jest bardzo niemobilny ma dekery. I dalej możesz znaleźć jakąś flankę Azira. Jedna szufla, gdzieś tam Nature Grass od Maokaja, może mocne wejście pod first target, na przykład Viego od razu tutaj wchodzi. Próbuje Gnar mówić followuje. Aphelios. Gnar followuje, więc no ciężkie życie Aphelios'a, ale dalej są narzędzia, żeby go pilować, właśnie w postaci Xanta, jak powiedziałeś, ale Nautilus, ten bardziej agresywny pik, ten bardziej pik, który chce coś łowić i to jest pik, który może tutaj zmienić naprawdę losy botlane'u, jeśli chodzi o rozpędzanie Aphelios'a, bo to jest Senna, którą można złapać na pierwszych levelach. No i w tym momencie będzie w stanie tylko obejść się smakiem. Ta szufla bardzo wcześnie rzucona. Chociaż tak mimo wszystko Insane podejmuje tę walkę, wchodzi w to wszystko. Ketrap, ale nieco spóźniony. Pierwsza krew na konto Lodisów. Insane jednak z drugą eliminacją na swoim koncie jak najbardziej mogą spróbować jeszcze coś z tego. Kupując pierwszy przedmiot, niezależnie od tego, czy to będzie maska, czy to będzie relajka, cokolwiek, będziesz już przygotowany na walki drużynowe w okolicy tej 15 minuty. Przytomny błyska, by nie zostać przerzuconym za ścianę, ale czy to wystarczy, by PMK zachował swoje życie? Może tutaj znajdą zaczepkę zawodnicy Lodis, rozpuszczone korzenie, nietrafione za to wall ze strony Odziro, ale pop losą w całą formację przeciwną. Lodis się sypie, Lodis topnieje, Insane kroi rywali raz za razem i dwie eliminacje na ich koncie, do tego dorzucony Herald. Nie, tutaj nie ma. Bot jest dopuszowany, mid jest dopuszowany przez Lodis, a skoro o tym mowa, no to zobaczmy, bo Ketrap wydaje się być w sporych tarapatach, po blossom kupujące nieco czasu, ale mimo wszystko nie będzie w stanie się z tego wykaraskać. Delay, ale przyjrzyjmy się, jak ta sytuacja wygląda. Na razie frontlane mocno do przodu, na razie widzimy, że Lilia również ochoczo rozdaje uśpienia na lewo i prawo. Na razie Insane Gaming zagarnia na pewno jedną bardzo łatwą eliminację na PMK. On jeszcze próbuje tutaj, chyba nie ma, za to jest po raz kolejny za dyma pod naszorem, idzie kołzanka. Ale Wolosz odpycha formację przeciwną, jednak wyłapany w tym momencie Ketim fleszuje do tyłu i łapie pierwszy reset na swoje konto. Ketrap. Pojawia się jednak to wszystko, Ketrap odwracający losy tej walki, jednak nic tu jeszcze nie jest przesądzone. Łapią Wolorza zawodnicy Insane, ten wykluczony. 3-2 na konto Lodis. Oni są do przodu, oni tutaj mogą dalej czegoś szukać, chociaż Tomem jest zbyt silny. Przerzuca, podrzuca i kroi rywali swoimi ostrzami. Kolejna eliminacja na jego konto, a do tego jeszcze musi ratować się błyskiem Xelar, tylko ta maska go dopali. Teleportacja do Grana, jednak Crablord wchodzi w to wszystko. Shavi wyłapany. Ketrap, nie najlepszy to po blossom, spodziewaliśmy się czegoś więcej, mimo wszystko Wolosz musi tutaj upaść, jeszcze driftuje, ratuje się z tej sytuacji, a reset na konto Viego rozpędza, a właściwie ucieka się do ucieczki właśnie. Antik złapie przeciwnego leśnika, który tak dużo napsuł krwi swojej formacji. Swoją drogą, Ardafler przegrał sytuację 1-1 z Gnarem, tam naprawdę niewiele brakowało do tego wszystkiego, ale śmierć Aphelios'a oznacza, że może nie być zamknięciem tej gry. I trzeba spojrzeć w stronę dolnej alei, bo wszyscy zawodnicy Lodis skampieni w krzaku. Crablord nieco za głęboko, zbejtowani zawodnicy Insane muszą się wycofywać, Wolosz już dołącza do swojej ekipy i to będzie chociaż ta jedna dodatkowa eliminacja na to memie. Tak, Antik, uśpiony przeciwny leśnik, uśpiony przeciwny top laner, kupuje dużo czasu swojej formacji Xavi, aczkolwiek to może być niewystarczające, szczególnie po tym błysku, szczególnie po tym dojeździe od Ketraba. Jednak ten błyskawicznie wyeliminowany. Próbuje obrócić tę sytuację Lodis, jednak koniec serii na korzyść Ardaflera. Lodis, mimo wszystko, mimo tego, że co może, rozstawia wieżyczki, eliminuje Xaviego, aczkolwiek Wolosz już dojeżdżający przeciwnego strzelca i eliminacja pada na ich konto. Lodis odwraca los tej rozgrywki i miażdży Insane